Jesteśmy w Kłobucku, a to oznacza, że porozmawiamy sobie o piłce nożnej, bo ta dyscyplina sportu w tej miejscowości zawsze dominowała, a teraz zanosi się, że będzie dominować jeszcze bardziej, bo dobre rzeczy dzieją się w klubie Znicz Kłobuck. Z nami prezes tej drużyny. Dzień dobry. Witam serdecznie. No przede wszystkim najpierw chciałem zapytać tutaj o te aspekty sportowe. Drużyna już dawno zapewniła sobie awans do klasy okręgowej. Przed sezonem zakładam, że cel był jeden, ale czy spodziewaliście się, że tak łatwo to wszystko pójdzie? Znaczy się, zrobiliśmy dobre wzmocnienia. Spodziewaliśmy się, że wiedzieliśmy, że będziemy faworytem, ale nie wiedzieliśmy, że wygramy tak znacząco tą ligę, no bo wszystkie na chwilę obecną zwycięstwa to robi jakieś wrażenie, tym bardziej, że średnia jest, nie wiem jaka, ale tam około chyba 6 bramek na mecz, no to jest strasznie wysoka. Przy czym straciliśmy tylko 4 bramki do tej pory. No właśnie, tak analizowałem sobie tę sytuację w tabeli i ona no, mówi wszystko, ale tak się zastanawiam, czy w praktyce też tak było, że faktycznie te wszystkie mecze były jednostronne, czy mimo wszystko była jakaś drużyna, która wam się mocniej przeciwstawiła? Raczej to wszystko wyglądało tak, że mecz odbywał się do 3., 4. bramki, potem już było jakieś większe rozluźnienie. Zadowolony jestem z tego, że piłkarze podeszli do tego bardzo fajnie. Mimo że wygrywaliśmy, to cały czas trener im narzucał coś nowego, nie siadaliśmy na laurach, tylko cały czas miał coś do poprawienia i tak do końca w sumie wszystkich meczy. Można powiedzieć, że no kibice troszeczkę mogą narzekać na brak emocji w tym sezonie. Oczywiście oni się cieszą z tego, że drużyna tak dominuje, no ale dzisiaj akurat jest mecz z wiceliderem tabeli, ale zawodnicy cały czas tutaj nie odpuszczają. Wydaje się, że oni nie będą chcieli zepsuć swojej tej dobrej pasy. No mam taką nadzieję. Tu będzie, myślę, że bardzo fajny mecz, bo Krzepice mają szansę grać w barażach, więc myślę, że zrobią wszystko, aby to wygrać, a my zrobimy wszystko, żeby tą serię podtrzymać. To zainteresowanie piłką nożną tu w Kłobucku jest na jakim poziomie? Coraz większym. Fajnie, bo mamy u siebie dużo więcej młodzieży, dużo więcej dzieci. Teraz w naszych w akademii naprawdę chyba jest tam około 130. Cały czas dochodzą nowe dzieciaki. Robimy przedszkoliady, robimy nowe nabory co roku i idzie to w fajnym, dobrym kierunku. Może w końcu będziemy mieć tych swoich, że tak powiem, wychowanków. Wiadomo, że w Częstochowie przede wszystkim liczy się drużyna Rakowa. Czy jest jakaś próba współpracy? Bo są zawodnicy, którzy trafili z Rakowa tutaj do Znicza Kłobuck. Czy ta współpraca jakoś się nawiązuje z tym no, najlepszym zespołem piłkarskim tutaj w regionie? No myślę, że współpracę mamy fajną. Ja się bardzo cieszę z tego, że moi wychowankowie, moje dzieciaki przychodzą do Rakowa, bo dla mnie to jest zaszczyt. U nas to nie wygląda tak, że jesteśmy, nie wiem, zdenerwowani tym, że ktoś podbiera nam dzieciaki, tylko jesteśmy z tego zadowoleni, bo te dzieciaki, nie ukrywajmy, nic wszyscy nie zrobią kariery, więc czym więcej ich pójdzie od nas do lepszego zespołu, takiego jak Skra czy Raków, to w pewnym momencie gdzieś muszą wrócić i myślę, że wrócą do Kłobucka, więc u nas raczej taką polityką się, że tak powiem, zajmujemy. A to może być też tak w drugą stronę, że Znicz Kłobuck będzie takim Rakowem, oczywiście na mniejszą skalę tutaj w regionie i będzie mógł zabierać tych utalentowanych najbardziej dzieciaków do siebie, czy jednak będziecie bardziej tutaj bazować na swoich zawodnikach? Tego nie wiem, to w głównej mierze będziemy wszystko robić, aby tych dzieci mieć jak najwięcej, a rodzic tak naprawdę decyduje, bo rodzic na chwilę obecną wykonuje kawał dobrej pracy, bo musi to dziecko przywieźć, odwieźć, on praktycznie tym klubem też żyje, więc nie mam nic przeciwko, żeby z jakichś mniejszych miejscowości dzieci przychodziły do Kłobucka. Oczywiście takie są realia, że no bez sponsorów, bez pieniążków, ciężko o wynik sportowy tutaj w Kłobucku, rozumiem, że na grono sponsorów i też na wsparcie, jeśli chodzi o miasto, chyba nie możecie narzekać, jak to wygląda. Nie, z miastem mamy bardzo dobre stosunki, burmistrz nam pomaga, gmina nam pomaga. Co do sponsoringu, to największym sponsorem jest tu mojego taty, znaczy nasza firma. A też pozyskaliśmy w tym roku grono
właśnie takich firm, które nas wspierają i systematycznie co miesiąc jesteśmy z tego zadowoleni. No i ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to oczywiście to, co będzie w przyszłości. Myślę, że już od tutaj wielu tygodni, może nawet miesięcy jest planowane budowa drużyny na przyszły sezon. Może o te aspekty sportowe akurat nie będę z panem tutaj rozmawiał, bo pewnie sam pan nie wie, jaką ma koncepcję jeszcze trener, no ale chodzi o taką dalekosiężność, jak daleko Zniczkobóz jest w stanie zajść w tej polskiej hierarchii futbolu? Tego nie wiem, na pewno się zbliża okres transferowy, którego bardzo lubię, ale tu już mi zabawę trochę trener popsuł, bo nie chce za dużo zmian, nie chce za dużo transferów, więc... A prezes chciałby jakieś bomby transferowe, rozumiem. Zawsze coś takiego, to, że tak powiem, jest taki moment, że to kręci, nie? Ale trener mi nie pozwala się rozpędzać, więc z mocniej dużych nie będzie, ale będziemy walczyć na pewno o czwartą ligę i nie ukrywam, że chcemy do niej awansować. To jeszcze ostatnia kwestia, jeśli chodzi o obiekt. Słyszałem, że ma być nowy, że ma być modernizowany. Która wersja jest prawdziwa? Na pewno był złożony projekt przez gminę do Ministerstwa Sportu, a na jakim jest to etapie, to nie wiem, trzeba by się było zapytać burmistrza.